Szeroką gamą paliwo oszczędnych silników o mocy od 300 do prawie 600 koni mechanicznych, która zaspokaja praktycznie wszystkie możliwe potrzeby, od przewozów ładunków masowych do nietypowych ciężkich ładunków jednostkowych. Na przykład silnik 12-litrowy o mocy 420 koni mechanicznych stanowi typowe wyposażenie ciągników na wszystkie trasy transeuropejskie. Zaś dla ciągników stosowanych w trudnych warunkach i z wysokimi prędkościami idealnym wyborem będą silniki Scania V8. Wszystkie spełniają wymagania Euro 3 dotyczące emisji spalin, a silnik o mocy 440 koni mechanicznych również Euro 4. Pośród 12-litrowych silników, trzy dostępne są z systemem wtryskowym Scania HPI o ciśnieniu wtrysku zwiększonym do 2400 barów. Zastosowanie pompowtryskiwaczy HPI pozwoliło na wyeliminowanie elektrozaworów sterujących, co uprościło nie tylko działanie, ale także montaż i obsługę układu wtryskowego, a zwiększyło sprawność silnika o około 3% przy zachowaniu zużycia paliwa na niskim poziomie. Teraz manualne skrzynie biegów w Scaniach mogą być wyposażone w system automatycznej zmiany biegów OptiCruise. Pedał sprzęgła nadal pozostaje, ale teraz jego użycie potrzebne jest tylko podczas ruszania, zatrzymywania się i manewrowania. Działanie OptiCruise polega na tym, że system kontrolny zbiera informacje o jeździe i w momencie, gdy sytuacja wymaga zmiany biegu, uruchamia on pompy uwalniające sprężone powietrze do cylindrów, a cylindry zmieniają przełożenie. W systemie istnieje możliwość wyboru pomiędzy dwoma programami – na drogi normalne i górzyste, których pochylenie jest większe niż 5%. To obejrzyjmy sobie z bliska Toplanera, który też przecież przechodził testy zderzeniowe. Kształt kabiny, mający już dobre kilka lat, jest łatwo rozpoznawalny, ale wcale nieopatrzony. Jego charakterystyczny styl tworzą nie tylko podwyższany dach i oryginalne spoilery Scani, ale też owiewki narożnikowe, które akurat są nie tylko ozdobą. Nie wszyscy wiedzą, że ich konstrukcja zapobiega brudzeniu się wokół kabiny. Z przodu kabiny jest podnoszona atrapa, rozkładany, dość szeroki stopień ułatwiający dostęp do szyby, i otwierane narożniki, pod którymi znajdują się czujniki i przekaźniki do sterowania podzespołami pojazdów. Reflektory znajdujące się nad przednią szybą są montowane w Scanii fabrycznie. Cała kabina amortyzowana jest przez cztery poduszki powietrzne. Ciągnik wyposażony jest w układ ELC, który szybko podnosi lub opuszcza go, wykorzystując do tego układ pneumatycznego zawieszenia, ułatwiając tym sprzęganie i wypinanie naczepy. Skierujmy się teraz do środka. Aby się tam znaleźć, trzeba się wspiąć po schodkach, z których pierwszy rozkłada się podczas otwierania drzwi. Stanowisko kierowcy i deska rozdzielcza wyglądają nieco tradycyjnie, ale na pewno zadowolą kierowców uprzedzonych do zbytniej nowoczesności. Dalej, w strefie, którą można nazwać strefą wypoczynku, rozwiązanie wnętrza różni się od standardów. Przede wszystkim duże łóżko znajduje się u góry, nad przednią szybą. Dostać się można na nie dzięki rozkładanej, a na stałe przytwierdzonej do sufitu drabinki. Łóżko zdaje się być wygodne, lecz na pewno nie można na nim swobodnie usiąść. Drugie łóżko to faktycznie leżanka. Jego rozmiary tłumaczy fakt, iż Topliner zaprojektowany jest głównie z myślą o jednoosobowej obsadzie, a w miejsce leżanki można zainstalować mini aneks kuchenny z lodówką, mikrofalówką i ekspresem do kawy. Którekolwiek łóżko wybierze się na miejsce odpoczynku, nie trzeba się z niego ruszać, aby na przykład włączyć ogrzewanie, dzięki panelowi sterującemu, który można przekładać pomiędzy dwoma gniazdami. Plusem kabiny Scani jest jej dobre wyciszenie. Siedząc w środku, praktycznie nie słychać pracy silnika. Scania produkuje swoje pojazdy modułowo. Znaczy to, że z tych samych elementów można konstruować pojazdy dostosowane do różnych potrzeb. Odmienne, ale maksymalnie wykorzystujące te same części. Dlatego samochody Scania można spotkać na wszystkich kontynentach.